Marzena, wielki brat zaprasza do pokoju zwierzę. Witam. Witam. Słyszałaś te okrzyki? No, Dawidowi też krzyczą i Wojtkowi. Słyszałam pewnie. Co się dzieje w duszy aktorki? Słyszę to na uszach. W duszy Marzenki, które wykonuje zawód aktora. Tu mi zadywali, że mikroport wezmę, nie wiem, czy będzie słychać. Nie słychać chyba. No, wali mi serce. Ale to nie też ze względu na to, tylko z powodu tego, że tam krzyczą, ale że w ogóle... Wszystko ma się ku końcowi. Mamunia przyjechała odważna. Chcesz wygrać? Wielki bracie... Ja nie przyszłam z takim nastawieniem i nie sądzę, żebym wygrała. Nie wiem, no głupia bym była, gdybym powiedziała, że nie byłoby fajnie. To byłoby było takie, jak kiedyś powiedziałam, ukoronowanie, ale mi taki diadem wystarczy trzeciego miejsca. I po prostu mi się wydaje, że tutaj chłopcy mają dużo szczęścia. Coś tam zawsze powygrywali, a ja po prostu... Pierwszy i ostatni raz w życiu powiem, nie wydaje mi się, żebym wygrała tą grę, bo mam... Odpowiedź jest prosta, mam szczęście w miłości. Wielki brat, dziękuję ci za rozmowę. Możesz opuścić pokój zwierzę. Dziękuję. Okazuje się, że w tej chwili prawdopodobnie powinna w naszym programie... może pojawić się już koperta. Dziękuję bardzo. Oto koperta i oto jest wynik, proszę Państwa. To jest, proszę Państwa, trzecie miejsce. Informacja o tym, kto zajął trzecie miejsce. Spróbujmy połączyć się z domem Wielkiego Brata. Idziemy na sofy. Nie, nie łączy się. Halo? Wielki brat zaprasza na sofę. Dziady. Zdajcie sobie sprawę, co to znaczy. Tak, ja idę. Przestań. Jezu, też już ubiorę. Jesteśmy gotowi. No przestań. No a ja kiedyś ubiorę, nawet gdyby. Dobrze, jeszcze spokojnie. No przecież od razu nie... No, no przecież to jeszcze nie... Potrwa. Dobry wieczór, Marzeno, dobry wieczór, Dawidzie, dobry wieczór, Wojtku, Andrzej Sołtysik. Mogę się z wami przywitać drogą tradycyjną. Oczywiście. Witam serdecznie. Witamy. Witamy. Mam dla was pierwszą ważną informację dzisiejszego wieczoru. Mam informację o osobie, która uzyskała najmniejsze poparcie widzów telewizji TVN, czyli o osobie, która zajęła trzecie miejsce w naszym finale. Ale jednocześnie jest to oczywiście osoba, która jako pierwsza dziś wieczorem wyjdzie i przejdzie drogę chwały aż tu na scenę i zobaczy wszystkie atrakcje, jakie przygotowaliśmy. Nie możemy się doczekać. No, a za tym niniejszym, drodzy finaliści, ogłaszam, to tak brzydko, że tą osobą jest Wojtek Witczak. Żegnaj się ze mną. To już?
A co? Czemu taka zdziwiona jesteś? Czemu jesteś zdziwiona? Nie, to jest Wojtka. Do powodzenia. Powodzenia. Nie? Nie wiem, to jest walka, ale rzucę wam, żebyście... No jeszcze nie wiem, jaki teraz jest proces. Kto może Wojtek ten? No albo ty, jesteś Wojtek. Albo ty, albo ty, albo może. Zobaczymy, który. Co teraz? Wojtek, masz 30 sekund na opuszczenie domu Wielkiego Brata. Nie no. Opuścisz dom przez drzwi. Które? Wejściowe do ogrodu. A my możemy tu stać? Tam, gdzie staliście na początku. Czyli? Wielki bracie, dziękuję za wszystko. Wielki brat także. Dziękuję tobie. Do miłego. I pamiętaj, jest na zewnątrz dosyć ślisko. Dobrze, uważaj. Nie płacz, ja też nie będę płakał teraz. Bo się dosyć napłacze, wyjdzie. Wojtek, stań przy drzwiach. Wielki brat przypomina mieszkańcom. Masz moją krew, Wojtek. Nie wolno wychodzić na zewnątrz. Masz moją krew.